Kot, który mnie zaadoptował. Jak to wszystko się zaczęło? Rozdział pierwszy. Poznanie. Miau. Nowika to kotka, która ma podobno roczek. Jest zwykłym, jak mi się wydawało, niezbyt dużym kotkiem. Czarna sierść, tylko bródka, nóżki i brzuszek są białe. Na bródce ma charakterystyczną czarną plamkę, więc nie można jej pomylić z żadnym innym kotem. Nowika jest unikalna, ale zaczynając od początku. Pewnego kwietniowego wieczoru, jak zwykle przed snem, otworzyłam okno w sypialni, aby przewietrzyć pokój. Ten wieczór był wyjątkowo piękny, spokojny, bez wiatru, zachodzące słońce. Wyjrzałam przez okno i zobaczyłam kota, który z uwagą przyglądał się czemuś, co mogło ukrywać się wśród pnączy na płocie dzielącym mój ogródek od ogródka sąsiada. Co tam mogło być? Tylko kot to wiedział. Nigdy nie widziałam tutaj żadnego kota i sama nie wiem dlaczego, ale nagle zamiałczałam do niego. Normalnie jak kot. Wydałam z siebie miau! Pewnie, gdyby ktoś wtedy mnie zobaczył i usłyszał, pomyślałby, czy aby ta starsza pani, taka Mrs. Pancia, ma wszystko po kolei w głowie, a może kuku, kuku? Ale co tam, wcale mnie to nie obchodziło, co tam też może sobie ktoś pomyśleć. Najważniejsze było to, że kot mnie usłyszał. Podbiegł pod okno i wydał z siebie najcudowniejszy na świecie dźwięk miau! Zamurowało mnie, ja tu sobie żartuję, a ten kot potraktował mnie poważnie. Normalnie zgłupiałam, co tu robić? Najpierw chciałam udać, że go nie zauważyłam, no i po prostu schować się. Ale on znowu miau! No nie... Jakoś głupio tak po prostu zniknąć. No cóż, nie miałam odwrotu. Nie mogłam go zignorować. Schodzę pomału na parter domu, do jadalni, z której drzwi prowadzą do ogrodu. Myślę sobie, może kot już poszedł. Nie znam się na kotach. Nigdy nie miałam żadnego kota. Ja tylko udawałam, że, no wiecie, no, że znam kocią mowę. Pewnie już go nie ma, no, więc otwieram drzwi, a tu nagle coś ociera mi się o nogi, wpada do jadalni i słyszę głośne i natarczywe miau! Czarny kotek z białymi nóżkami, białym brzuszkiem i czarną plamką na białej bródce już jest w moim domu. Co teraz? Jak się z nim obchodzić? Po co mi taki gość? Już i tak cała podłoga zadeptana, pełno śladów kocich łapek. Ale kot nic sobie z tego nie robi. Łasi się do mnie, patrzy głęboko w oczy. O rany, jakie zielone oczy. Miau! No tak, pewnie jest głodny. Otwieram lodówkę. O, jest! Eureka! Mleko! Pamiętam z dzieciństwa, że każdy kotek mleczko kocha. No, niestety okazało się, że to bajka. Kotek powąchał mleko i ani rusz, rusz. To może sałata albo marchewka? Nie, to jedzą króliki, nie koty. Już wiem. Ulubiona kiełbaska Mr. Pancia. Taka świeżutka i pachnąca. Pokroiłam bardzo drobno, no bo i kotek jest drobny. Niam, niam, niam. Zjadł, że aż uszy mu się trzęsły. Uff, chyba udało mi się. Pierwszy krok poznania za mną. Kot zaczął ostrożnie rozglądać się po mieszkaniu. O, sofa! Ale czy mogę na nią wskoczyć?
Znowu patrzy mi głęboko w oczy. Miau. Myślę sobie, no dobrze, niech będzie, tylko na chwilkę. Niech odpocznie. Potem pewnie pójdzie. Kot siedzi przy sofie i przygląda mi się. Więc siadam i włączam telewizor. Udaję, że słucham niezmiernie interesującego wywiadu z profesorem nauk jądrowych. I nagle hop, i kot jest już na sofie. Układa się do snu i całym swoim ciałkiem przytula się do mnie. Czuję bicie jego serduszka. Znieruchomiałam. Jakie dziwne uczucie. To pluszowe zwierzątko oddycha, jest ciepłe i wydaje mi się, że tak, chrapie. A więc czuję się bezpiecznie, śpi głęboko. Nigdy bym nie pomyślała, że jestem tak dobrą opiekunką kotów, Mr. Pancia. Minęło trochę czasu, może godzina lub dwie, nie ruszyłam się z miejsca, aby nie obudzić kota. Aż nadszedł czas, aby przygotować kolację dla Mr. Pancia, który wkrótce miał wrócić z pracy. No, tu wspomnę, że Mr. Pancio pracuje do późnego wieczoru. Więc robię kanapki, a tu kot się budzi, zeskakuje z sofy i idzie w moim kierunku, przeciągając się, raz lewa nóżka wyciągnięta do tyłu, raz prawa. No ja nie wiem, jak tak można chodzić. A teraz znowu. Miau! Czas na szyneczkę. Och, jaka dobra. Ale myślę sobie, czy aby mu nie zaszkodzi, przecież to ludzkie jedzenie, a nie kocie. Kolacja gotowa. Wkrótce nadjedzie Mr. Pancio. No więc, kotku, czas iść do domu. Pa, pa. Otwieram drzwi do ogrodu, a kot nic. Ani się ruszy. Siedzi i tylko na mnie patrzy tymi wielkimi, zielonymi oczami. Nawet nie ma już miau. No przecież ten kot nie może tu zostać na noc. Nie mam piasku dla kotów. Słyszałam, że koty muszą mieć piasek, choć tylko domyślam się po co. Nie mam kociego jedzenia. No i moja nowa aksamitna sofa, taka czyściutka, ani jednego włoska. Przecież kot nie może na niej spać całą noc. Basta. Trzeba coś z tym zrobić. Tak, muszę być twarda. Wyprosiłam kota na zewnątrz. Szybko zamknęłam drzwi i zasłoniłam okna. Nie ma nikogo w domu. Jakaś gorzka pigułka utknęła mi w gardle. Za jakieś pół godziny nadjechał Mr. Pancio. Coś długo nie parkował, ale w końcu wchodzi do domu i zanim zdążyłam się do niego odezwać, mówi: co to za kot siedział w bramie? Warczę na niego silnikiem, bo chcę wjechać, a on ani rusz. Siedzi na środku i zupełnie nie patrzy na mnie, tak jakby gwiazdy oglądał. Musiałem wysiąść i poprosić go, aby zszedł mi z drogi. Wyjrzałam przez okno, serce mi zadrżało. Mam nadzieję, że kot znalazł drogę do swojego domu. Rozdział drugi. Kot, a może nie kot? Następnego dnia rano, jak zwykle, moja ulubiona herbata z cytryną, sokiem malinowym i świeżo zerwanym listkiem mięty. Wychodzę do ogródka po miętę, a tu nagle miau! I biegnie w moim kierunku kot! Ociera się o nogi, łasi i ciągle miau, miau. Wpadł do domu i prosto do kuchni, po szyneczkę, a potem na sofę. Chyba nie spał całą noc, biedulek. Wieczorem poważna narada z Mr. Panciem. Co robimy z tym kotem? Nikt go nie szuka, nigdzie żadnych ogłoszeń. Trzeba wypytać sąsiadów, mówi Mr. Pancio.
Już gdy pytałam, odpowiadam. Mówią, że go nie znają, jakiś bezdomny i nieufny. Nieufny? No dobrze, ustalono. Niech zostanie. Ale muszę jechać do sklepu i kupić, co trzeba dla kotka. I tak, saszetki z łososiem i cielęciną, pudło sypkich chrupków, aby ząbki sobie ostrzył, jakiś przysmak dla kotka, jak się nudzi, sztuczna mysz, piasek, aby miał gdzie zrobić siusiu i coś jeszcze. Może jeszcze szczoteczka do wyczesywania. Ach, i taka śliczna obruszka też się przyda. A co to? Tabletki dla kota na piękną sierść, tabletki Manuka na odporność, tabletki na robaki. Nie, to już naprawdę wystarczy to, co mam. Idę do kasy, pani cierpliwie wszystko pakuje i mówi: 59, 35 poproszę. Co? Przełknęłam gorzką pigułkę i płacę. No cóż, kotka ma się tylko jednego. Wieczorem Mr. Pancio mówi: skoro mamy teraz kota, trzeba dać mu imię. Przecież nie będziemy na niego wołać kici kici. Ponieważ Mr. Pancio właśnie nagrywał na YouTube kolejną morską opowieść o okrętach wojennych, krzyczy podekscytowanym głosem: już wiem, to będzie Nowik! Jak bardzo, bardzo dzielny, niepokonany okręt wojenny. Myślę sobie, no cóż, nie mogę na takie tematy dyskutować z Mr. Panciem. Zgadzam się. Choć nie wiem dlaczego, ale Nowik jakoś nie pasuje mi do mojego kota. Minął jakiś tydzień. Przyjechał z wizytą Mr. Pancio Junior spędzić z nami wspaniały weekend na porządkowaniu ogródka. Nowik od pierwszego wejrzenia pokochał Mr. Pancia Juniora. Już nie siedział mi na kolanach, ale na kolanach Juniora. Już nie drzemał przy mnie, ale przy Juniorze. No, nie powiem, abym była zazdrosna, no skądże. Ale jakoś dziwnie się poczułam. A poza tym, gdzie tu wdzięczność za karmienie i opierunek? No dobra, przepraszam, z tym opierunkiem to chyba trochę przesadziłam. Wieczorem siedzimy całą rodziną przed telewizorem. Kot drzemie przytulony do Juniora. A tu nagle Mr. Pancio Junior mówi: wiecie co? Ale ten Nowik to chyba nie jest Nowik. Podskoczyłam jak oparzona. Wiedziałam! Po bliższej inspekcji rodzinnej ogłosiłam dumnie. Wyszło na moje, no tak. No to mamy Nowika. I tak już musi zostać. Minęło kilka tygodni. Nowika coraz częściej zaczęła wychodzić na zewnątrz, na spacery, jak również na wycieczki poza ogródek. Raz nawet zniknęła mi na całe 18 minut i 10 sekund. Zaczęłam się o nią niepokoić, a już zupełnie dostałam nerwicy, gdy pewnego wieczoru zobaczyłam pod oknem wielkiego, czarno-białego kota. Ten kot siedział tam ze 2 godziny i prawie się nie poruszył, patrzył w okno na Nowikę, a ona najpierw wydawała z siebie jakieś dziwne, wyjące odgłosy, coś jak a potem też znieruchomiała. Trudno było osądzić, czy to zaloty, czy ostrzeżenia. Nie znam się na kotach, nie wiem, czy Nowika go polubiła, ale ja tak. Zobaczyłam, jak opuszcza swoje miejsce i majestatycznym krokiem wychodzi przez furtkę. Większość ludzi, nawet listonosz, nigdy, ale to przenigdy nie wychodzą i wchodzą przez furtkę, a zawsze przez bramkę wjazdową. No. Doprowadza mnie to do nerwów, bo furtki są dla ludzi, a bramy dla samochodów. A ten kocur okazał się tak dobrze wychowany,
pewnie ma babcię z Polski, a nie z Anglii. Bo w Polsce ludzie wiedzą, do czego służą furtki. Że od razu tego kocura polubiłam i dałam mu na imię Kulturalny. Nie minęły 3 dni, jak rano wychodzę do ogrodu ze swoją ulubioną herbatką z miętą od cioci Miry. Patrzę, a Nowika siedzi na schodach, przyczajona, nieruchoma, nawet ogon jej nie drgnie i wpatruje się w coś przed sobą. Podążam za jej wzrokiem i aż sama znieruchomiałam. Jakieś 5 metrów dalej pod płotem siedzi piękny, wielki, rudy kocur. Od razu, nie wiem dlaczego, dałam mu na imię Borys. No więc Borys wlepił oczy w Nowikę i siedzi jak posąg. Nawet żadna z powiek, wiecie, kot ma 2 razy 3 powieki, więc żadna z tych powiek mu ani drgnie. Można powiedzieć, zamurowało go. Chwyciłam telefon i zaczęłam nagrywać tę, jak mi się wydawało, scenę miłosną. Nowika wydaje z siebie dźwięk. Już to słyszałam, jak był u nas Kulturalny. A ten rudy nic, zamurowany. Minęło jakieś 5 minut. Jeny, 5 minut to bardzo długo. Ręka i noga mi zdrętwiały, bo ja też stojąca nieruchomo jak posąg. Minęły kolejne 3 minuty i wtedy Borys otrzymał ode mnie przydomek Powolny. Borys Powolny w ciągu 8 minut zbliżył się do Nowiki na jakieś 4,5 centymetra. Potrafił podnieść jedną łapkę w górę i tak znieruchomić na całą minutę. Potem pół minuty zajęło mu postawienie jej na ziemi. No nie, nie, nie. Nie mogłam dłużej wytrzymać tempa tych zalotów. Zanim Borys Powolny zbliży się do Nowiki, to ja już pewnie przejdę na emeryturę. Wracam do mojej herbaty z miętą od cioci Miry, a oni niech tam sobie sami radzą. Następnego dnia, a może kolejnego, Borys Powolny znowu pojawił się w naszym ogrodzie. Ale tym razem na moich i Nowiki oczach został przepędzony przez Kulturalnego. Ten ostatni pojawił się nie wiadomo skąd. Zajęło mu około 3 sekund ocenienie sytuacji, wyczucie konkurenta i przegonienie go. Tylko rudy ogon machnął za płotem. Podoba mi się ten Kulturalny. No i wiecie, ma moje poparcie. Tego samego wieczoru mówią do Mr. Pancia. Trzeba iść z Nowiką do doktora Weta. No, chyba że chcesz mieć małe kotki. Kici, kici. Mr. Pancio pokiwał głową i mówi. Jak trzeba, to trzeba. Podjadę jutro i zapytam, kiedy można przyjść. Szybko zamówiłam przez internet. No, sidełko dla kota i kocyk, aby było jej wygodniej. No razem? 33,40. No cóż, kotka ma się tylko jednego. Wkrótce dostałam SMS-a na mobila, powiadomienie. Wizyta Nowiki u Miss Vet ustalona za 2 tygodnie. W piątek o godzinie 17. W przypadku rezygnacji należy nas powiadomić. Aha, to widać poważna sprawa. W ustalonym terminie przyjeżdżamy na wizytę. Nowika bardzo dzielna, bardzo grzeczna, wcale się nie wyrywa. Aż dziwne. Miss Vet obejrzała i zbadała kotka dokładnie. Przepisała tabletki, dała szczepionkę. Trzeba co roku tę szczepionkę, Miss Vet mówi. Może jeszcze obciąć pazurki? Tak, tak, naturalnie poproszę. Ach, i jeszcze malutka tabletka przeciwko robaczkom. Proszę pokazać się za jakieś 3 miesiące. Dziękuję, do zobaczenia. Ja tylko jeszcze zapłacę w recepcji. Rachunek 149,70. Gorzka pigułka utknęła mi w gardle. Przełknęłam.
No cóż, kotka ma się tylko jednego. Rozdział trzeci. Trup w ogrodzie. Pewnej pięknej niedzieli pijemy z Mr. Panciem kawę w ogrodzie i omawiamy najnowsze wydarzenia. Niedzielne popołudnie, zero wiatru, sielanka, pełen relaks. Aż tu nagle patrzę i oczom nie wierzę. Szturcham Mr. Pancia. Patrz, szepczę. Z drzewa sąsiada schodzi nowika, przeskakuje trzy płoty. Trzeba tu wyjaśnić, że sąsiad to porządny człowiek. I co dziurę w płocie zobaczy, to ją od razu reperuje i zasłania nową deską, niekoniecznie taką samą jak poprzednie. Więc płot jest solidny, chociaż na taki nie wygląda. No więc nowika hop i już jest przy nas. Ale co ona ma w pyszczku? Ptaka! Pyszczek mały, a ptak duży. Jak ona mogła złapać ptaka? Przecież ona nie umie chyba latać. Mr. Pancio od razu taki dumny i woła. Mój kot! Jego kot. Upolował ptaka. Dobry kotek! Dobry kotek! Miau! Mnie osobiście zrobiło się przykro. Mój koteczek okazał się bezwzględnym drapieżcą, potomką tygrysa, co zabija biedne zwierzątka. Wieczorem długo nie mogłam zasnąć. Bardzo mnie to wydarzenie zmartwiło. Ale w końcu zrozumiałam, o co chodzi. Przecież to, co zobaczyliśmy, to tylko nasza ludzka interpretacja. I to wcale nie musi być prawda. Już wiem. Nowika znalazła tego ptaszka, który wypadł z gniazda i chyba zabił się na śmierć. Ostrożnie go chwyciła w ząbki i przyniosła nam, aby go ratować i zawieźć do przemiłej Miss Wet. Bardzo mnie ta najprawdziwsza prawda uspokoiła i już teraz mogłam zasnąć. Od tamtej pory nowika, która ma bardzo dobre serduszko, przynosi nam czasem różne zwierzątka, które potrzebują pomocy. Czasami są to ptaszki, myszki, albo nawet pająki, a nawet może i szczury. Rozdział czwarty, ostatni. Pięć praw nowiki. Prawo numer jeden. Nowika jest tylko jedna. W domu nie ma miejsca ani dla pająków, ani mrówek. Nawet Mr. Pancio został pozbawiony swojej połówki sofy. Teraz nowika tam śpi. Prawo numer dwa. Nowika ma być zawsze czysta. Co wieczór trzeba przygotować wannę pełną wody i pachnącej piany. I ty do niej wchodzisz. Kot nie lubi wody i sam o siebie zadba. Prawo numer 3. Świeży piasek jest potrzebny. A po co? Aby kotek miał gdzie zrobić siusiu, bo kubkę zostawia w ogródku sąsiada. Prawo numer 4. Nowika to nie maskotka. Nie ma głaskania i pieszczenia, gdy kot jest bardzo zajęty i wpatruje się w ścianę, którą ma tuż przed nosem. Prawo numer 5. To nowika decyduje, kiedy rodzina ma wstać. I wcale to nie musi być rano.